Patrz, podłogę zmienili. No przecież widzę, teraz jest czarna. Wcześniej była szara, a na początku biała. Ile razy jeszcze ją zmienią? Chodzą plotki, że to ponoć trzecioklasiści coś z tą podłogą zrobili. Czyli co zrobili? Są dwie opcje. Ponoć ją całą porysowali jakimś nożem, a inni mówią, że podpalili. I co, wierzysz w to? Dlaczego miałabym nie wierzyć? Oni są do wszystkiego zdolni. Zastanów się w ogóle, co ty mówisz. Cześć, dziewczyny. Melanie! Gdzie ty byłaś, dziewczyno? Dzwoniłam do ciebie chyba 1000 razy. Pisałam. Dziewczyny też. No przepraszam, ale źle się wczoraj czułam. Po prostu. Jakoś tak wyszło. Martwiłam się, że coś się stało. Miałaś do mnie pisać. Do mnie też. Dobra, dziewczyny, spokojnie. Po prostu się źle czuła. Nic wielkiego. Opowiadaj, jak tam było wczoraj. No właśnie, mów. Miałaś wstawić zdjęcie na Instagrama, że jesteś u niego w domu. I co? I nie zrobiłaś tego. Dlaczego? Wybacz, po prostu jakoś tak nie było okazji. Poza tym zerwała z nim dziewczyna. Jak to się stało? To przez ciebie? Efi, nie udawaj, że nie wiesz. Sama przecież zadzwoniłaś do jego dziewczyny i powiedziałaś, że jestem u niej. No, tak. I to przez to? Tak, przez to. Efi, nie mówiłaś nic o tym. No dobra, ale... Okej, mogłam wam powiedzieć, ale po co? Najważniejsze, że zerwali. Osiągnęłyśmy swój cel. Nie żeby coś, Efi, ale to bardziej był twój cel. Bianka, nie przesadzaj. Wszystkie tego chciałyśmy. Efi po prostu wpadła na ten pomysł. Ale wszystkie tego chciałyśmy, prawda? Tak, i z tego co wiem, to Tomasz i tak chciał z nią zerwać już dawno. Mówił coś, że nie jest dla niego miła do końca i że go nie szanuje. Więc może i dobrze, że tak się stało. Od kiedy cię Tomasz obchodzi? Zresztą nieważne. Co się jeszcze działo między wami? No, w sumie to tyle. Uczył mnie tej matematyki i rozmawialiśmy trochę. No i tyle. Okej, to dobrze. Szczerze, to mogłaś zrobić z nim zdjęcie i dodać na Instagrama. Jego dziewczyna by się jeszcze bardziej wkurzyła. Pamiętaj, Efi, że to już jest jego była dziewczyna. Cudownie. Jak mówiłaś przed chwilą, że to jego dziewczyna, przepraszam, była dziewczyna, myślę, traktowała, to już myślałam, że Tomasz ci się spodobał. To byłoby głupie. Nie no, coś ty. Nie podoba mi się. To dobrze. Cassie! Idę. Cześć, dziewczyna. Cześć. Hejko. Pod salę 25. Prędko! Ale po co ty się tak śpieszysz? Nie rozumiem. Ładna jest ta twoja siostra. Ta, ostatnio nie za dobry mam z nią kontakt. No cóż, bywa. Gdzie mamy lekcję? Chyba w sali 22. Okej, czyli tam. Chodźmy. Coś mam przeczucie, że między tobą a Tomasem coś zaszło. Chcę ci tylko o tym powiedzieć, że się o tym dowiem. Wtedy już nie będzie za ciekawie. Efi, spokojnie. Powiedziałabym wam. Mam nadzieję. Kurde. Witajcie. Przypominamy, że jest to lekcja plastyki. A jak wiecie, bądź też nie, jest to szkoła artystyczna. Więc mam pytanie do was. Kiedy w końcu się ogarniecie? Skoro przyszliście do szkoły artystycznej, to dlaczego na plastyce nie robicie nic? Przypomnę wam jeszcze, że do jutra macie czas na oddawanie prac. Mieliście narysować pejzaż. Więc, czy ma ktoś dzisiaj do oddania? No tak. Kto by się spodziewał? Jak tak dalej pójdzie, to nie zdacie wszyscy z plastyki. Wstyd. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie.
Cudownie. Ile razy się jeszcze spóźnisz? Już cała klasa się nauczyła, a ty dalej nie. Muszę iść coś załatwić w sekretariacie. Będę za niecałe 10 minut. I proszę was, nie rozwalcie tej sali. Jess, popilnuj klasy. Dziękuję. Jak zawsze ja. Co tam u was? U mnie? U mnie fantastycznie. A jak u ciebie, kochana? Jak miło z twojej strony, że pytasz. U mnie też fantastycznie. O, i proszę cię o jedno. Nie odzywaj się do mnie nigdy więcej. No co ty taka niemiła? Cóż, smutno ci po zerwaniu z Tomasem? On jakoś nie wygląda na przejętego. Efi, przestań już. No niech nie przestaje, przynajmniej co się dzieje. A ty co, Tomas? Co ty taki cichy jesteś? Nie chce mi się po prostu z wami rozmawiać. O, uroczo. To wy nie jesteście razem? Nie jesteśmy. Co cię to w ogóle obchodzi? To dobrze, że nie jesteście. Słucham? Dla kogo cię zostawił? Dla nikogo. Dlaczego miałbym je w ogóle zostawić dla kogokolwiek? I poza tym, to ja z nim zerwałam. Nie on ze mną. Okej. Po prostu wiesz. Jak chłopak zostawi kogoś dla innej, to później też ją zostawi. Znowu dla innej. Chris, to było inaczej. On mnie z nią zdradził. No tak, ale zostawił cię. Dla niej. Chris, przecież Tomas to twój przyjaciel. Dlaczego tak o nim mówisz? Nie powiedział nic złego. Powiedział w sumie prawdę. Się porobiło. Idę do łazienki jak coś. A ty dokąd? Też do łazienki. Ta, akurat. Co robisz? Chris. Czemu za mną poszedłeś? Bo ciekawi mnie, co ukrywasz. Melanie, to widać. Ale o co ci chodzi w ogóle teraz? Nigdy w sumie nie rozmawialiśmy, a teraz nagle się mi pytasz, co ja ukrywam? Nigdy nie rozmawialiśmy, bo nie mieliśmy okazji. Bardzo ciężko dorwać się na korytarzu samą. Tak. Mogę zadać ci pytanie? Tak. Dlaczego zadajesz się z Efi? Przecież wiesz, jaka ona jest. Bardzo ją lubię. Może jest czasami wredna, ale to moja przyjaciółka. Tak myślisz? Dobra, Chris, idź już, bo mnie denerwujesz. Nie wiem, czemu za mną w ogóle polazłeś. Okej. I taka rada ode mnie. Nie okłamuj Efi. Ona się dowie. Czekaj! Nie okłamuję jej. Poza tym, skąd miałbyś wiedzieć, co ja... To widać. Coś cię łączy z Tomasem. A twoje przyjaciółeczki o tym nie wiedzą. Jak się Efi dowie, to naprawdę nie chciałbym być w twojej skórze. Nic mnie z Tomasem nie łączy. Pewnie. Luz, nie jestem typem osoby, która od razu do każdemu rozpowie. Zachowam dyskrecję.